Co powoduje, że jest ta magia aplikacji, to programowanie całe, które sprawia, że widzimy te kolorowe dodatki i to wszystko jakoś działa. Najpewniej to było spowodowane tym, że moje wyobrażenie ten temat ukształtowały filmy i bajki. A jak to jest źródło twojej prawdy, to kiedy ja sobie wyobrażałem tego informatyka, widziałem coś takiego, mniej więcej, czyli człowieka, który naprawdę bardzo intensywnie pisze na tej klawiaturze, widzi zera, jedynki, jakieś inne dziwne znaczki i tym sposobem powstają te wszystkie cudowne aplikacje, kolorowe strony i tak dalej. No jak coś takiego widziałem, to nie za bardzo czułem się zmotywowany, żeby próbować to zgłębiać. Moje wyobrażenie zmieniło się dopiero w okolicach studiów, kiedy to poszedłem studiować taki kierunek, który w teorii miał łączyć statystykę z programowaniem właśnie. W praktyce okazało się, że było zdecydowanie więcej tam statystyki niż samego programowania, a ta statystyka też nie była aż taka przyjemna, jakbym chciał. Było tam bardzo dużo skomplikowanych wzorów, nierzadko trzeba było się uczyć na pamięć, wszystko było w teoretycznych aspektach, prawie w ogóle praktyki nie było, a nawet jeżeli ta praktyka była, to ona była w Excelu z małą ilością obserwacji i danych i tak naprawdę pod koniec studiów jedyne co sobie myślałem, że mogę robić cokolwiek, byle nie tylko właśnie to. No tym niemniej brakowało mi tego programowania trochę. Chciałem je lepiej zrozumieć, chciałem coś w tym temacie się nauczyć. Dlatego próbowałem swoich sił w różnych kursach online'owych. I niestety tak się składało, że te kursy mi nie wychodziły. To znaczy bardzo często na samym początku się już wyłamywałem, po tym jak było te pierwsze kilka prostych rzeczy. Kiedy pojawiało się coś bardziej skomplikowanego, na przykład tworzenie funkcji albo jakieś zarządzanie obiektem, to ja wtedy stwierdzałem, kurczę, nie rozumiem tego, a skoro nie rozumiem po pierwszych 5 minutach, no to najwidoczniej to nie jest dla mnie. No, tym niemniej cały czas chciałem coś z tą technologią mieć do czynienia. Dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy otrzymałem pracę w dziale technologii w dużym banku. Myślałem sobie, że okej, pójdę do działu technologicznego, niewątpliwie tam te jakieś role techniczne będę mógł pełnić, może jakoś się przymycę i będę mógł coś robić z tym programowaniem, nawet jeżeli jeszcze nic nie umiałem. No rzeczywistość pokazała, że niestety tak nie było. Pełniłem głównie role miękkie, takie jak project manager, analityk biznesowy, osoba od zarządzania procesami, czy też ktoś, kto pomaga przy audycie, ale tych technicznych ról nie miałem. I tak sobie w tych rolach moje dni, tygodnie, miesiące mijały, nawet już lata, aż w końcu przybyła jesień 2017 roku, kiedy to w wyniku różnych prywatnych sytuacji wpadłem w bardzo refleksyjny nastrój i chyba po raz pierwszy w swoim życiu naprawdę spojrzałem w przyszłość. I zadałem sobie takie trudne pytanie, które chyba warto, że każdy sobie zadał, mianowicie dokąd ja w ogóle zmierzam. I to, co ja wtedy zobaczyłem, mnie strasznie przeraziło. Zobaczyłem, że to, co ja robię, nie jest do końca tym, co mnie satysfakcjonuje, że się nie rozwijam tak, jakbym chciał, że moje życie w ogóle traci sens w tym wszystkim i no, nie chcę takiej przyszłości najzwyczajniej w świecie. I co gorsze, jak ja sobie zadawałem, no to co to może być, to kompletnie nie wiedziałem. Byłem tak sfrustrowany wtedy, że waliłem głową o ścianę, no nie dosłownie, ale w poduszkę waliłem pięściami. I myślę, co ja chcę robić w życiu? Co ja chcę robić w życiu? I nie wiedziałem. Więc w końcu stwierdziłem, dobra, wyobraźmy sobie, że jest coś takiego, co może jeszcze nie umiem, ale jeżeli w perspektywie 10 lat się tego zdołam nauczyć, to będzie ok. Zastanawiałem się chwilę, dosyć szybko odpowiedź przyszła. Oczywiście odpowiedzią było programowanie. I jak już stwierdziłem, dobra, no to spróbuję tego programowania, coś się może w tym temacie nauczę, to następne pytanie, jakie się pojawiło, no to co w tym programowaniu? Przecież opcji jest strasznie dużo, trzeba coś wybrać. Ja tymi rozterkami podzieliłem się z moim dobrym kolegą i on powiedział mi, przeszłość należy do machine learningu. Ja stwierdziłem, no dobra, nie wiem co to jest, może poczytam, zobaczę, może to będzie coś fajnego. Poczytałem, zobaczyłem, że jest tam trochę tej nieszczęsnej statystyki, którą studiowałem, więc może na początku będzie mi łatwiej. Był Python, który był totalnym zaprzeczeniem tych zer i jedynek, które wcześniej sobie wyobrażałem. Stwierdziłem, dobra, niech będzie, spróbujmy swoich szans. Od początku stycznia 2018 roku
po godzinach poświęcałem czas na to, żeby uczyć się tego Pythona i machine learningu. I tak właściwie można podsumować cały mój 2018 rok, czyli za dnia pracowałem na moim etacie, a po godzinach się próbowałem douczyć tej tajemnej wiedzy z machine learningu, aż w końcu przyszedł ten styczeń, musiałem spojrzeć wstecz i zadać sobie pytanie, o co teraz? Czy chcę w to dalej brnąć, czy chcę się dalej w tym rozwijać, czy może to nie było to? No i kiedy zadałem sobie te pytania, no to stwierdziłem, że w sumie przez ten cały rok dużo więcej frajdy mi sprawiało uczenie się tego po pracy niż sama praca, którą wykonywałem, więc ma sens dla mnie, żeby próbować to ciągnąć i żeby próbować może znaleźć pracę. Więc taką decyzję podjąłem, że w 2019 roku postaram się znaleźć jakąś pracę w tym temacie. I w tamtym okresie też tak przypadkowo zdarzyło się, że mój kolega w pracy powiedział mi, że on słyszał o takim kursie, którym myśli, żeby w nim wziąć udział. Podobno dobry jest ten kurs, prowadzi go niejaki Wladimir. Jest dużo dobrych opinii na ten temat. No i może on by wziął w tym udział. On ostatecznie nie wziął, ja natomiast stwierdziłem, że wezmę w tym udział. Przekonała mnie między innymi historia Kamila, który tutaj dzisiaj też będzie występował. Mianowicie on dzięki temu kursowi, tak mówi, zrozumiał wreszcie, jakie jest powiązanie między tą wiedzą, machine learningiem a biznesem. I też wcześniej robił wiele innych kursów online'owych, a ten kurs mu tak to wszystko poskładał razem. Więc ja stwierdziłem, ok, może to moja historia będzie podobna i może też po tym kursie ja się odnajdę. Więc kurs się zaczął i przyszedł marzec. W marcu mieliśmy konkurs na Kaglu. I zanim jeszcze ten konkurs się zaczął, to ja sobie postawiłem mój strasznie ambitny cel, że ja w tym konkursie chcę wypaść jak najlepiej, że jeżeli się postaram, to zajmę miejsce w pierwszej dziesiątce, a jeżeli naprawdę się postaram i jeszcze dopiszę mi szczęście, to może nawet w pierwszej piątce. Więc mijały sobie te dni, godziny. Ja poświęcałem ten czas, ponad 50 godzin w sumie. Wziąłem też 2 dni wolnego od pracy, żeby się temu poświęcić. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mój wynik nawet nie tyle był w pierwszej dziesiątce, nawet w piątce, a był najwyższy wśród uczestników. Myślałem sobie, no fajnie. Pewnie to jakiś znak, że może się nawet odnajdę w tej dziedzinie. Więc po tym, jak ten konkurs się skończył, właściwie wszystko już potoczyło się bardzo szybko, bo kilka dni później spotkałem się z Wladimirem, opowiedziałem mu moją historię, on ją przyjął do wiadomości. I może coś z tego będzie. Parę dni później znowu zadzwonił do mnie, mówi, że jest pewien projekt, którego celem jest klasyfikacja klientów i wspomaganie systemu rekomendacji produktów i czy nie chce może w tym współuczestniczyć. Ja to przyjąłem. Stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby zastosować wiedzę w praktyce. Po godzinach pracowałem nad tym projektem przez jakieś 2 miesiące. W końcu przyszedł czerwiec, kiedy zapadła decyzja, że no, trzeba kończyć z etatem, a temu projektowi się poświęcę już na pełen etat. Kończę z moim poprzednim etatem, a machine learning będzie moim już pełnym. I wraz z początkiem września już mogę się poświęcać tylko i wyłącznie tematowi machine learningu. A w najbliższych kilku dniach, tak jak powiedział Wladimir, spodziewamy się, że ten nasz algorytm zacznie działać już na produkcji. Kiedy patrzę wstecz na całą tą historię i co się wtedy działo, to jest taka jedna rzecz, która mi nieustannie towarzyszyła. Bo coś, co miało miejsce tydzień w tydzień, a nawet wręcz dzień w dzień. I tą rzeczą, która mi towarzyszyła praktycznie na każdym kroku, to był dyskomfort. Dyskomfort bardzo szeroko pojęty, od wątpliwości, przez wstyd, niepewność, ciągłe kwestionowanie, czy ja się tego nadaję. Czy to jest dla mnie? Przecież już kiedyś się tego uczyłem i to mi się wtedy nie podobało. A czy jestem dostatecznie gotowy? Czy ja umiem to, co powinienem? Nawet w tym 2019 roku, w którym większość rzeczy poszła zdecydowanie lepiej niż nawet przypuszczałem, zwłaszcza w tym roku miałem najwięcej tych wątpliwości i najwięcej dyskomfortu.
czy to jest właściwa pora, czy rzeczy nie dzieją się za szybko. Przecież jeszcze jest tyle innych technologii, których ja kompletnie nie rozumiem. Bazy danych, serwery, cloudy, zarządzanie wersjami oprogramowania i jeszcze cała masa innych rzeczy, których ja kompletnie jeszcze nie rozumiem do tej pory i takie wątpliwości cały czas miałem. Więc co z tym wszystkim zrobić? No, dyskomfort to było coś, co ja już od dłuższego czasu próbowałem zrozumieć, czemu nam towarzyszy i czy to w ogóle ma jakiś sens, jak się tego pozbyć. Taka była moja oryginalna motywacja. I jeżeli miałbym powiedzieć o najważniejszej rzeczy, która się we mnie zmieniła do tej pory w moim życiu, to było to, że zmieniłem podejście tego dyskomfortu. Kiedyś miałem tak, że jak czułem dyskomfort, to dla mnie oznaczało, że jest coś nie tak i należy tej sytuacji unikać. Dlatego między innymi jak robiłem te kursy za studiów, to po kilku minutach, jak było coś trudnego, rezygnowałem z tego, no bo czułem wtedy dyskomfort, stwierdzałem, że coś jest nie tak, unikamy tego. A teraz już rozumiem, że jest troszeczkę inaczej. A pomógł mi w tym ten tutaj oto sympatyczny pan o skomplikowanym nazwisku, który nazywa się Michalii czy Ksent Michalii. I ten człowiek, który był uczniem Carla Junga między innymi, poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia tematowi szczęścia. I nie tylko byle jakiego szczęścia, ale takiego, które dawało poczucie, że życie się spędziło w satysfakcjonujący, spełniający sposób. I kiedy on wykonywał swoje badania, wywiady z ludźmi, to odkrył pewną rzecz, pewien stan umysłu, który ci ludzie bardzo regularnie przeżywali. Ci ludzie, którzy deklarowali, że ten stan, że mają satysfakcjonujące życie. I w tym stanie umysłu ci ludzie mieli pełną koncentrację, poczucie kontroli, wszystko działo się jakby samo, mieli poczucie zaniku czasu, zanikała wręcz poczucie własnej osoby. Aktywność, którą wykonywali, stawała się nagrodą samą w sobie i ten stan powodował, że oni czuli więcej spełnienia w swoim życiu. Można wszystko, co oni robili, mieli poczucie, że dokładnie jest tak, jak powinno, że byli na fali, że nic im nie przeszkodzi w osiągnięciu tego, co chcieli. No, pan Michali stwierdził, że taki stan, który to wszystko powoduje, warto, aby otrzymał jakąś swoją nazwę. I po tych wywiadach stwierdził, że najlepiej opisać to może takie słowo flow. Flow to jest właśnie ten stan, kiedy czujemy, że jesteśmy na fali. Myślę, że wielu z nas miało okazję go przeżyć i wie, że to były bardzo przyjemne chwile, dobre. I pytanie, jakie się pojawia w tym momencie, to jest, no dobra, skoro to jest taki stan, który ma te wszystkie pozytywne rzeczy, jak możemy go regularnie przeżywać? A drugie pytanie, które się pojawia, to jest, a co to w ogóle ma wspólnego z dyskomfortem? Przecież tutaj jest poczucie kontroli, lekkość działania, czuję, że wszystko mogę osiągnąć, a dyskomfort w ogóle wydaje się być zaprzeczeniem. No i okazuje się, że tak nie do końca, bo odpowiedzią na to jest to, w jaki sposób ten flow osiągamy. Mianowicie, jeżeli narysujemy sobie takie dwie linie, na jednej będzie poziom naszych umiejętności, a drugi poziom wyzwania, z którym się mierzymy, a im wyższe wyzwania, tym też dyskomfort z tym związany większy, to flow to jest stan, który osiągamy wtedy, kiedy zarówno poziom wyzwania, jak i poziom naszych umiejętności jest bardzo wysoki. Swoją drogą ten wykres, on jest tutaj uproszczony, ale warto go przeanalizować pod kątem punktów, które są na innych miejscach na tym wykresie. Można się nauczyć bardzo ciekawych rzeczy a propos swoich emocji. I ten stan nie osiągamy w ten sposób, że patrzymy, tak jest mój poziom umiejętności, to jest poziom wyzwania, z którym się mierzę, one są wysokie, no to osiągnę ten flow. No tak nie jest niestety. Najczęściej flow osiągamy w ten sposób, że właśnie przebijamy się przez ściany, cały czas wątpimy, szukamy, podchodzimy do czegoś po raz piąty, dziesiąty, piętnasty, mijają godziny, czasami wręcz dni. I dopiero wtedy, jak przebijemy się przez tą ścianę dyskomfortu i tego, że nie czujemy, że sobie radzimy, dopiero wtedy ten stan osiągamy. No to skoro już wiemy, że skoro ja też wiedziałem, że ten dyskomfort jest potrzebny, żeby osiągać taki ważny stan jak flow, no to pytanie, jakie mi się pojawiało, to jest, no to jak mogę sobie lepiej radzić z tym dyskomfortem?
No, pierwszą rzeczą zasadniczą jest to, że samo pamiętanie o tym, że ten dyskomfort jest w porządku, że dzięki temu ja się rozwijam, że dzięki temu mogę właśnie ten flow osiągać, już powoduje, że kiedy jest ten dyskomfort, sobie pamiętam o tym, to jest mi łatwiej, najzwyczajniej w świecie. Drugą rzeczą, którą ja tak nazwałem jeszcze tylko, polega na tym, że w momencie, kiedy czujemy, że jesteśmy na tej granicy, że już więcej nie możemy, że to jest koniec, to wtedy ja sobie mówię w takich momentach, jeszcze tylko raz na to spojrzę, jeszcze tylko jedną linijkę kodu spróbuję napisać, jeszcze sprawdzę to. I najczęściej kończyło się to tym, że nie było jeden raz, a na przykład jeszcze 15, 20, 30. I sytuacja, w której myślałem oryginalnie, że już więcej nie mogę, nagle zmieniała się w kolejne półtorej godziny pracy albo nauki i po tych półtorej godziny czułem się lepiej, nawet niż w momencie, kiedy czułem to zmęczenie, że jest pora na poddanie. Więc takie stwierdzenie, że jeszcze tylko jeden raz, jeszcze troszeczkę i wtedy dopiero ewentualnie było mi bardzo przydatne. Kolejną rzeczą, którą warto pamiętać i którą sobie przypominać, to są swoje postępy. My jako ludzie doświadczamy takiego procesu, który nazywa się habituacja. Habituacja w uproszczeniu objawia się między innymi tym, że przyzwyczajamy się do rzeczy. Przyzwyczajamy się do tego, że coś jest nie tak, jak byśmy chcieli, przyzwyczajamy się do tego, że coś jest lepsze, niż byśmy chcieli. I to powoduje najzwyczajniej w świecie, że nawet jeżeli dzisiaj jest lepiej niż było pół roku temu, wczoraj czy kiedy, najzwyczajniej tego nie doceniamy. W moim przypadku ja w szczególności mam takie przebłyski w ostatnich tygodniach, kiedy pracuję intensywnie nad projektem, gdzie mierzę się z jakimś problemem, nie mogę go rozwiązać, googluję, szukam, nic mi nie wychodzi i nagle jest taki głos w głowie, który mówi: moment. Przecież ty jeszcze niedawno próbowałeś googlować, jak się w ogóle robi pętle w tym Pythonie. A teraz próbujesz rozwiązać problem w algorytmie, który składa się z kilku tysięcy linijek kodu. Kompletnie inna skala. Wow! Niesamowite! Jak to możliwe? Tyle czasu minęło i takie rzeczy już robię. No, kiedy po prostu takie rzeczy się przypomina, to znowu jest łatwiej, kiedy się mierzy z tymi problemami, kiedy próbuje się coś zrobić produktywnego. I ostatnia rzecz to jest nie sprawianie sobie sytuacji, w których tego dyskomfortu jest za dużo. Mianowicie nie chodzi tu o to teraz, żeby tego dyskomfortu sobie pakować tyle, ile tylko wlezie i dzięki temu pomagamy sobie w tym, żeby się rozwinąć i osiągnąć ten flow, tylko żeby to było na granicy naszych umiejętności. W moim przypadku taką rzeczą, o którą ja zawczasu zadbałem, to był temat finansów. Ja na moim etacie wcześniejszym zarabiałem na tyle przyzwoite pieniądze, że ja musiałem się pogodzić z tym, że na samym początku ja takich pieniędzy zarabiać nie będę. Ja nawet wręcz przyjąłem założenie, że ja zacznę od praktyk, być może nawet bezpłatnych. A siłą rzeczy, skoro tak, no to zawczasu już zacząłem oszczędzać jakieś pieniądze, zawczasu zacząłem patrzeć na moje koszty, wydatki, zastanawiać się, czy nie warto może tutaj czegoś obciąć. I dzięki temu, że zawczasu o to zadbałem, teraz, mimo że i tak lepiej zarabiam niż myślałem na początku, to i tak byłem na tyle w komfortowej sytuacji, że nie miałem problemu z rozważaniem, że jeżeli byłaby gorsza oferta, no to czy przyjąć ją, czy nie. Bo po prostu tego dyskomfortu się pozbyłem zawczasu. Dlatego warto dbać o to, żeby tam, gdzie tego dyskomfortu można uniknąć, żeby jednak go nie było. No, gdybym mógł cofnąć czas, to tak naprawdę przychodzą mi do głowy tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby jednak z tym dyskomfortem próbować się oswoić jak najszybciej, a po drugie, żeby szybciej realizować jakieś praktyczne problemy. Ja w 2018 roku spędziłem bardzo dużo na teorii, dopiero w tym 2019 zacząłem więcej poświęcać czasu na praktykę i zrozumiałem, że nie ma sensu czekać na ten moment, w którym ktoś się czuje gotowy, najzwyczajniej w świecie. Tim Cook rok temu na swoim wystąpieniu w Stanfordzie, i polecam zobaczyć to wystąpienie, powiedział, że trzeba odróżnić od siebie przygotowanie od poczucia bycia gotowym. Bo możemy się przygotowywać cały czas,
nieustannie, ale poczucia gotowości nigdy nie będziemy czuć, bo kiedy się pojawi praktyka, no w praktyce i tak coś nas zaskoczy, coś będzie inaczej i na coś nie będziemy przygotowani. Więc jeżeli czujemy już wystarczająco dużo tego przygotowania, to trzeba po prostu iść i wraz z tym dyskomfortem, który się pojawia, po prostu próbować te problemy rozwiązywać. No bo jak sam pan Michalii stwierdził, podsumował to według mnie, najlepsze momenty w naszym życiu są właśnie wtedy, kiedy nasz umysł albo ciało są rozciągnięte do granic swoich możliwości i próbujemy ten czas poświęcić na coś, co jest trudne i jednocześnie warte naszej uwagi. I tego wam serdecznie życzę.